witajcie w dzisiejszym vlogmasie. Ostatnio do was się nie odzywałam, ale mieliśmy spory problem, ponieważ Eliasz nam się rozchorował. Co prawda w weekend jakoś jeszcze spędziliśmy czas, myśleliśmy, że już wyzdrowiał. Miało być to tak chwilowe, problemy z brzuszkiem, ale niestety okazało się, że trochę się wstrzymaliśmy i Eliasz dopiero dzisiaj po 5 dniach idzie do żłobka pierwszy raz. Wczoraj na szczęście udało nam się Eliasza dać na występ, bo był występ. Więc naprawdę super. To wszystko wyszło. Mam małe przebitki dla was, więc jak tylko skończę gadać, to wy sobie obejrzycie, jak Eliasz sobie dał radę na występie. To było tak zrobione z pompą, że zdziwilibyście się, jak to wyglądało wszystko. Naprawdę byłam pod wrażeniem. Każdy występ miał inny strój, a dzieciaków było w grupie nawet po 18, więc naprawdę nauczycielki się napracowały przebierając, a też dużo czasu nie miały, żeby tych wszystkich maluchów przebrać. Naprawdę, a te najstarsze, wow, ale petarda, tak dawały czadu. Naprawdę byłam pod wrażeniem, jak one i tańczyły, i śpiewały, i po prostu zaoferowane były tymi całymi występami. No ale się dziwić, co się dziwić, to już jest prawie 5-6-latki, to jest ostatnia klasa w Orinicip, więc wiecie, to naprawdę takie już dzieciaczki, nie? Ale naprawdę ładnie sobie poradziły. Niektóre to tam takie gwiazdy były sceniczne. Ja sobie idę do domu, bo za chwilę wyjonę ducha, a wy obejrzcie sobie małe urywki właśnie z występów. Idziemy na pierwszy występ mojego syna. Jest to duże wydarzenie dla żłobka, dlatego też została wynajęta sala w muzeum, w którym już byliście razem ze mną w jednym z weekly vlogów. Zwiedziliśmy tutaj park, taki w jesiennym klimacie, więc zapraszam do obejrzenia po tym vlogmasie. A ja tutaj stoję, żeby właśnie nagrać wam wstęp, już któryś raz to próbuję zrobić, ale co się dziwić. Jestem trochę zestresowana, bo to bardzo ważne i duże wydarzenie, dlatego że Eliasz po raz pierwszy będzie występował, więc jak wiecie, stres mamy zawsze będzie w takich okolicznościach. I to wydarzenie jest także bardzo ważne, dlatego że Eliasz już w przyszłym roku nie będzie chodził tutaj do żłobka, więc chcielibyśmy mu zrobić pamiątkę w postaci zdjęć, filmów, żeby w przyszłości mógł sobie wrócić pamięcią właśnie do tych wydarzeń i zapamiętać jako szczęśliwy czas i żeby zapamiętał swój pierwszy występ wśród publiczności. Będę się już rozwijać i zabieram was na miejsce. Pooglądamy prace, które Eliasz wykonał w ciągu tego roku. Jest to troszeczkę tematyczne, bo ma związek ze świętami, ale niewiele. Jest to po prostu przedstawienie, które dzieci zorganizowały dla rodziców, aby pokazać swoje umiejętności.지정석이 있구나. 아, 죄송해요. 아이를 너무너무 사랑해서 우리 엘리야 가자 가자 안녕하십니까. 저 잠깐 천천히 천천히 엄마 생이구나. 결혼할 거예요? Jestem w domu, dopiłam swoją kawę, którą zrobiłam rano i jeszcze nie zdążyłam wypić. Zjem chyba sobie śniadanie, bo została mi sałatka, więc trzeba ją zjeść. I słuchajcie, a właśnie,
Tak jak mówiłam wam, to byłam u fryzjera ostatnio i jak widzicie, tak sobie wyglądają. Prawie w ogóle się nic nie zmieniło, tylko trochę tam poszarpała te włosy. Zrobiło ich mi się mniej niż miałam, ale też jest druga zmiana, to pofarbowałam sobie włosy. Poprosiłam moją mamę, żeby mi kupiła farbę do brązowych włosów i nawet ją sobie wybrałam. I miała być to jakiś mahoń, coś takiego, taka czekoladowy brąz. A patrzcie, jaki wyszedł. Serio, wyszedł prawie czarny kolor. Nie wiem jakim cudem. Mam aż tak ciemne te włosy. Znaczy chyba trochę je za długo przytrzymałam, ale żeby aż tak bardzo ściemniały. Mam nadzieję, że kamera oddaje to, co jest tutaj na mojej głowie. No to trochę zmian, bo chciałam jakoś lepiej, raczej pofarbowałam sobie tak włosy tak naprawdę po to, żeby poczuć się lepiej po tym cięciu. No i nie wiem, czy się czuję lepiej, czy ten kolor dobrze wygląda na mojej głowie, ale to już jest historia i temat na inny dzień. Jeżeli chodzi o dzisiaj, to mam zamiar zrobić takie małe clean with me, ponieważ po tym chorobsku z Eliaszem, to tutaj się nieźle porobiło, dużo roboty jest do zrobienia, więc pomyślałam, że możemy razem posprzątać. Dzisiaj będę miała taki właśnie domowy vlog, a wtedy jutro myślę, że już trzeba się wybrać do Nampo. Muszę wykorzystać kupon do Olive Young, a i tak musiałam, bo mi się witamina C skończyła. A muszę ją kupić, ponieważ no dalej stosuję to samo przez cały czas na mojej twarzy, żeby ona właśnie odbudowywała się. Jest odrobinę lepiej, ale nadal jednak tego potrzebuję. Teraz, żeby nie było, mam make-up, no make-up, czyli po prostu troszeczkę pudru na twarz, brwi zrobione, bo jednak jak mam ciemne włosy, to muszę zrobić brwi, bo inaczej to jest taka twarz bez wyrazu, można tak powiedzieć. Dobra, ja wypiję kawę, zjem to śniadanie i wtedy się do was odezwę, bo i tak musi mi się bateria podładować trochę, bo się rozładowuje. Dobra, do usłyszenia później. Skończyłam sprzęt, ale teraz lecimy po Eliasza. Najpierw idę do Armdenkage zobaczyć, czy coś ciekawego jest. Dawno tam nie byłam, więc zabiorę was ze sobą plus do sklepu, bo muszę kupić. Mojego męża znowu dzisiaj w domu nie ma, więc niestety mój obiad, który zaplanowałam, czyli kurczaka Andong, nie zrobię, a zrobimy znowu makaron, bo jest po prostu prościej, jest lepiej tak na szybko obiad, niż tak się śpieszyć niepotrzebnie z jakimś wielkim daniem, które i tak ja, Eliasz, nie zjemy, bo ja ostatnio też tak jakoś porcję zmniejszyłam. Zauważyłam, że niezamierzenie zmniejszyłam porcję, plus bardziej Eliasz jest teraz w tej fazie, kiedy je mniej, ale za to wzrostem idzie do góry. Nie wiem, jak ona się tak tam profesjonalnie nazywa, ale czasami tak właśnie Eliasz ma, je, a potem ma czas, kiedy nie je w ogóle. Gdybyście kiedyś przyjechali do Korei, to polecam na przykład ten makaron jako snack, bardzo dobry. To są te żelki bez cukru, które Eliasz dostał, naprawdę są pyszne. Ja nawet je bardzo lubię, więc jak coś, to polecam. Z kolejnych niezdrowych przekąsek to lubię na przykład te chipsy. Są lekko słodkie, ale naprawdę lekciutko i tak nie czuć. I tutaj są też nachosy, ale nie widzę tych moich. Ja lubię bardzo serowe, a te są takie sobie.
zerowe naprawdę pyszne są. Ostatnio Wam wspominałam o witaminach, które się dostaje razem z przyjściem gdzieś do domu albo właśnie na jakieś spotkania, to w sklepie nawet mają swoją specjalną lodóweczkę, gdzie są pokazane. A to są te deczu, czyli to są te takie, kurczę, już nie pamiętam jak się nazywają, ale to są właśnie te dodawane do kalbitang. Podobne takie jak w Polsce, wafle, a te często mamy rozdają dzieciom. Czas, żeby dograć Wam tą część, gdzie miałam Wam pokazać moje rzeczy. Okazało się, że Clean With Me, filmik, który będzie po tym, a troszkę za dużo czasu zajmuje, żeby go łączyć z innymi filmami, dlatego dogrywam tutaj część, gdzie chciałabym Wam pokazać rzeczy, które ostatnio zakupiłam. Jest tutaj ich troszeczkę. A to dlatego, że ostatnio właśnie w Arendal & Kage oraz innych sklepach, second shopach można dorwać naprawdę ciekawe perełki w bardzo dobrych składach. I to, co bardzo, na czym bardzo mi zależało ostatnio, co prawda nie znalazłam jeszcze chyba z dwóch rzeczy, które chciałabym wprowadzić do mojej garderoby, ale to powoli, raczej były te rzeczy, ale po prostu obawiałam się, że się w nie, nie zmieszczę. Kupiłam jedną rzecz, która okazała się za mała, więc nie chciałam ponownie ryzykować. Może zaczniemy od pierwszej rzeczy, którą mam na sobie, a jest to sweter z Arendal & Kage. Jest to sweter bardzo ciekawej struktury. On ma takie fajne, wystające włoski, dzięki czemu nawet jeżeli coś nas oblezie, to wcale tego nie widać mocno. I raczej nie przenoszą się one na inne rzeczy, bo te spodnie mam tutaj ubrane czarne i nie zauważyłam żadnych takich włosków wychodzących. Jest to skład, ciężko mi powiedzieć, dlatego że on jest właśnie bez metki. Ten był bez metki, ale kupiłam go po pierwsze dla koloru, a po drugie dlatego, że brakuje mi swetrów, które są luźne na dole. Zauważyłam, że teraz właśnie w modzie są swetry, które są luźne na dole i fajnie właśnie wyglądają z luźnymi także spodniami, wystającym t-shirtem. Bardzo mi się podoba taki styl, więc chciałam i u siebie troszkę podciągnąć tego stylu, dlatego teraz mam taką właśnie stylówkę. Do tego dzisiaj na przykład miałam ubrany mój płaszcz. Jest to także nowość, czarny, klasyczny płaszcz. Wydaje się troszkę przymalutki, ale myślę, że jest naprawdę super. A dlaczego chciałam kupić ten płaszcz? Chodzi o sam skład. Skład jest 90% wełny i 10% nylonu. Myślę, że to jest dobry skład na płaszcze, które teraz można znaleźć w sklepach w miarę fajnych cenach. Myślę, że ten płaszcz naprawdę ma fajny skład. Cena była około 20 tysięcy, czyli około 60 zł, jak dobrze pamiętam. Wełna jest gruba, płaszcz jest ciężki, więc naprawdę musi mieć fajny ten. Samej firmy nie znam, I'm Valley. To jest chyba jakaś koreańska firma, z tego co kojarzę. Kolejną rzeczą, dlaczego chciałam kupić ten płaszcz, to jego przydatność, a to dlatego, że nie tylko ja będę nosiła ten płaszcz, ale także mój mąż. Przymierzaliśmy go razem i jak jemu, i jak mi, on podobnie pasuje, podobnie leży, więc dlatego zdecydowałam się na to, żeby ten płaszcz kupić. Jest to bardzo klasyczny płaszcz, o bardzo klasycznym kroju, dlatego myślę, że będzie w naprawdę wiele stylizacji można go używać, czy z bluzą, czy z właśnie spodniami na przykład skórzanymi. Ponieważ kolejną rzeczą, którą chciałam Wam pokazać, to są krótkie spodenki, shorty ze skóry. Jest to skóra prawdziwa, są to prawdziwe skóry.
skórzane shorty, bardzo ładnie wykonane. Mają bardzo fajny pasek skórzany, który właśnie fajnie, że można wyciągać, bo będzie można go podciągnąć także do innej stylizacji. Zakupiłam je w second shopie, są one z wysokim stanem i kosztowały mnie całe 10 tysięcy, czyli około 30 zł. I myślę, że to jest bardzo fajna i ciekawa propozycja nawet na zimę, ponieważ czekam właśnie na dostawę tych takich wiralowych leggingsów przypominających skórę i na to nałożone takie cienkie, czarne rajstopy. Mam nadzieję, że będą mi pasowały i na pewno pokażę Wam niejedną stylizację z tymi spodniami. Kolejną rzeczą, którą chciałam Wam pokazać, jest to polo. Także jest to rzecz, którą będzie mój mąż nosił oraz ja. Ja już dawno chciałam mieć takie polo u siebie w szafie. Brakowało mi właśnie bluzek z długim rękawem. Skład to jest 50% wełna i 50% akrylik. Nie pamiętam już, ile kosztowała, ale więcej niż 10 tysięcy na pewno nie, czyli jakieś 30 zł. I teraz na szybko jeszcze pokażę Wam to, co mam dla mojego męża, ale myślę, że też chyba się skuszę od czasu do czasu, także ubiorę to. Jest to taki sweter, bluza z Zary, więcej niż 10 tysięcy na pewno nie kosztowała i jest to 100% bawełna, więc naprawdę super skład, mi się bardzo podoba. I kolejna rzecz to także Zara, tym razem marynarka, płaszczyk, kto jak to zwał, ciężko mi określić, dlatego że ta rzecz nie ma ogólnie podszewki, materiał raczej należy do tych lżejszych, cieńszych, więc na pewno nie jest to na ten okres, ale na przełomie zimy, wiosny będzie idealne właśnie do noszenia, żeby coś nas okryło, ale nie za mocno grzało. Skład to jest 50% wełny, 50% poliestru, ale może skład nie jest idealny, ale najbardziej mi zależało na tym, jak ta rzecz wygląda na mnie. Mi się bardzo spodobało, ponieważ marynarka ma kształt pudełkowy, dzięki czemu tu mnie nic nie ścina, nic nie ściska i tak ładnie układa się na naszym ciele. Płaszcz, który mam teraz w dłoniach, już znacie, już go kojarzycie i wiele osób widziało go i się bardzo spodobał. Kolor naprawdę piękny, pięknie leży. Jest trochę przedłużawy, bo to jest rozmiar L-ka. Także nie mam żadnej informacji, jaki ma skład, ale mi to nie przeszkadza, ponieważ to, jak wygląda ten płaszcz i to, jak musiałam wręcz trzymać go w dłoniach, żeby pani mi go nie podkradła, bo się tylko tak na niego czaiła, czy go zostawię, czy nie, a ja jednak się skusiłam na niego i myślę, że to była bardzo dobra rzecz, którą zrobiłam, bo płaszcz oprócz tego, że pasuje do wielu stylizacjach, to nosi się także przyjemnie. Jest trochę ciężki, ale mi to tak bardzo nie przeszkadza i jest jedną z najlepszych rzeczy, które ostatnio kupiłam. I ostatnią rzeczą, którą Wam pokazuję, to są te dwa szale. Mi brakuje szali, mam bardzo mało takich fajnych szali, które by pasowały do wielu stylizacji, a te dwie krateczki najlepiej pasują do wszystkiego w dwóch kolorach. Myślałam, że mój mąż się skusi i będzie chciał ubrać, żebyśmy mogli razem korzystać z takich szali, ale niestety powiedział: Martyna, ja i tak szali nie noszę. Więc może jeszcze się kiedyś skusi. Mam nadzieję, a do tego czasu ja będę nosiła, było dzisiaj bardzo ciepło dzięki tym szalikom ubranym, więc duży plus zakupienia. Dobrze,
To ja Wam bardzo dziękuję i Was zapraszam na kolejny film, który będzie Clean With Me. Posprzątamy na te święta nasze mieszkania. I dziękuję Wam bardzo. Oczywiście zapraszam do polajkowania, subskrypcji kanału i widzimy się kolejnym razem. Bye!